Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, niedziela, a w niedzielę bitwa nostalgiczna. Wybrałem na dzisiejszy odcinek bitwę na nieistniejącej już mapie Charków, jednej z najbardziej klimatycznych map, jeżeli chodzi o taki klimat wojenny. Oczywiście dodam, o tu jeszcze opady śniegu są, kurka, z tego co widzę. Na tle budynku widać. Szczerze mówiąc, to nawet nie myślałem, że coś takiego tutaj było. Nie pamiętałem tego. Otóż jest to mapa z roku 2014, czyli 9 lat temu. To nie jest ta ostatnia wersja mapki. Pamiętajcie o tym. Tutaj Super Pershing. Bitwa jaka będzie, taka będzie. Ważne, żebyście mapkę zobaczyli. Mapka była w dużej mierze miejska, chociaż był też delikatny tam taki skrawek, jak widzicie, na linii mniej więcej 1, 2 i 3, czy troszeczkę, gdzie po prostu była wioska. Dobra, T34, coż tu jest, żebyśmy widzieli, czekajcie. No masakra, nie dam rady tego zrobić, dam radę. Czy jest coś ciekawego? Mamy Susto, Hellcat, KW-1S... No to jeszcze te typowe ksiemki. Po drugiej stronie też nie mamy nic jakiegoś takiego bardzo ciekawego. Bitwa na ósemkach. Także Super Pershingom powinno być dobrze. Super Pershingi oczywiście weszły szturmem, wdarły się do World of Tanks. Jako czołgi prawie że niezniszczalne. Zresztą pierwszy film z serii... pod lupą był o Super Pershingu. Nie wiem, jak ktoś wytrzymał 40 minut mojego sennego gadania, ale generalnie Super Pershing był jednym z moich ulubionych czołgów, ponieważ po prostu był dosyć specjalny. Z jednej strony bardzo wolny, ale z drugiej strony bardzo trudny do objechania, ponieważ całkiem nieźle się kręcił. I tak jakby prowadzenie się było bardzo dobre w tym czołgu. Prowadzenie się, czyli takie... powiedzmy to, jak czołg zachowywał się przy niskich prędkościach, gdzie musiał się obracać, gdzieś tam wjeżdżać pod górkę. Pamiętajmy, że tu jest 10 stopni opuszczania działa. Do tego oczywiście pancerz warstwowy, z którym część graczy sobie nie radziła, bo no, pancerz warstwowy połykał te pociski, prawda? O kurde, prawie że... Oczywiście można go było przebić, trzeba tylko było wiedzieć, gdzie strzelać. Niestety tu się nie udało. Fajnie by było, żeby stąd gdzieś pojechał. Tutaj niestety ten T-34 go blokuje. O, tego się nie spodziewał. No, wysoki czołg jest plusem, jest też minusem w takich miejscach. Okej, widzę, że już kolega zdaje sobie sprawę, że szybciej przeładuje i będzie koniec. Tak jest. Tutaj 10 pestek goldowych widzę, ale kolega jedzie na zwykłej amunicji. Mamy lwa. No cóż, głównie walka odbywała się oczywiście na tym okrągłym placu, w prawym dolnym rogu mapy. Ale jeszcze dodatkowo tutaj w tych uliczkach oczywiście także. No już troszeczkę za zero przyjął ten Super Pershing. Pięknie. Mapa, jak widzicie, takie wypalone budynki, natomiast była całkiem przyjemna. A nabrał się na to, na co wszyscy się nabierali, czyli strzał w górną płytę ze zwykłej amunicji Super Pershinga. Nie miał większych szans na przebicie. Ta mapa zdecydowanie mogłaby wrócić do World of Tanks, moim zdaniem. Można by ją było oczywiście troszeczkę usprawnić. Mamy jeszcze Lorkę tylko i Super Pershing gdzieś tam został.
No, tutaj było oczywiście zagłębienie terenu, tam dalej troszeczkę takie krzaki. No, chyba koniec będzie. Króciutka ta bitwa. No cóż, nie wiem jak wspominacie ją. Czasami ludzie nie lubili jazdy na środek, tam na środek, w sensie, no właściwie w róg mapy, tam gdzie ten okrągły plac. Ale generalnie wydaje mi się, że mapa była całkiem niezłym urozmaiceniem w World of Tanks. Wcale bym się nie obraził, gdyby ona w jakiejś formie wróciła. Można by było część budynków nawet wyburzyć, jeżeli ktoś uważał, że są zbyt gęsto. Można by było zrobić o wiele więcej otwartego terenu, chociaż ostatnia wersja tej mapy oczywiście dawała pole do popisu, jeżeli chodzi o otwarty teren, z tym, że tak on został zrobiony, że tam była totalna kamperiada zazwyczaj na tym otwartym terenie, o ile dobrze pamiętacie. Okej, moi drodzy, to tyle. Dzisiaj prawdopodobnie stream będzie, być może zrobimy stream z War Thundera, nie wiem. W każdym razie po wczorajszym streamie, no niestety trochę mnie głowa boli, bo był chyba za długi. Za długo siedziałem przy kompie, nie jestem do tego przyzwyczajony, żeby tyle godzin siedzieć non-stop praktycznie. Tak po 4 godzinki, 5 można sobie posiedzieć, ale stream trwał chyba z 8 godzin, więc to już było co za dużo, to niezdrowo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba to wszystko. No niestety it's kinda crazy, ale bejba nasza nie zakwalifikowała się do pierwszej dziesiątki. Szkoda, szkoda. Mój portfelik uronił łezkę. Myślałem, że pierwsza dziesiątka jest w zasięgu, ale cóż, i tak pozostaje chyba najlepszym, najciekawszym kawałkiem z całej tej Eurowizji, no bo jaką piosenkę ludzie będą nucić tydzień czy miesiąc po Eurowizji, a o jakich nie będą pamiętać. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.